Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Deurhar, a to jest, moi drodzy, kolejny odcinek z Gacha Live. W ostatnim odcinku udało nam się dobić tyle wyświetleń i tyle kciuków w górę. I mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku uda wam się to przebić, że dzisiaj dobijemy takie 7000. Więc mam nadzieję, że dzisiaj telefoniki w łapkach macie, albo myszki w łapkach macie, to co tam macie w łapkach. Super, super kciuki w górę, jeśli czekaliście i lubicie Gacha Live. Tymczasem zacznijmy i wybierzmy sobie na przykład... Obejrzysz odcinek, tu linkacz. Najpierw opis. I jest trochę pikanterii. A jeżeli chcesz mega pikanterię, na serio mega, to ja chcę tą mega. To chcę tę mega pikanterię. Jestem ciekaw, czym mnie tutaj uraczysz. Aż mnie nosek zaswędział od tego entuzjazmu. Nromi, zacznijmy sobie. Szefowa. Jestem Kari, prowadzę gang. Czekaj, czekaj, co ty tam prowadzisz? Prowadzę gang od 2 lat. A ja kanał na YouTubie. Mam 17 lat. Co jak gang od 2 lat, mając 17... Dobra, zaczynamy z tą logiką już. No dobrze, dobrze, trzeba się uzbroić. Nie mam soczków. Jestem szefową tego gangu, pracuje u mnie mój kolega z dzieciństwa. Podejrzewam, że mu się podobam, okej. No i będzie ta duża pikanteria między wami, tak? Co to za kluczyk? Dlaczego zrobiłaś kluczykiem dziurę w drzwiach, znaczy w murze? O co chodzi? I co wy tutaj będziecie teraz robić? Okej, przebrali się. Mogliście się przebrać wcześniej, nie żebym się czepiał czy coś, ale mogliście to zrobić wcześniej. Kerry, dajesz! Nie, nie, zostaw go! Nie tykaj! Słuchaj, młody człowieku! Co ty chcesz od tego młodego człowieka? Zaraz wrócę. Jak zaraz wrócisz? A, i oni mu tak pozwolili sobie pójść, tak? Dobra, coś wziął. A ty nie mogłeś zostać po prostu w domu? Nie wiem, zostać w domu i po prostu uciec, czy coś. O nie, ona go ciek... I na co się gapicie? Coś ty zrobiła, dlaczego to zrobiłaś? Przecież dał ci, kurde, karty z Pokemonów. Masz 3 karty Pokemonów, pewnie tam jeszcze Rizard, Bulbazaur i Pikachu. A nie, był jeszcze jeden, Squirtle. Milian? Nie, co? O co tu chodzi, dlaczego? Co to za dziwny wstęp? A ty więcej kart! Kto nosi tyle gotówki ze sobą? A, dobra, dobra, to jest gotówka. Wygląda jak karty z Pokemonów. Ale niech wam będzie. W domu. Jak ty wyglądasz, koleżanko? I te oczy. A rogi to pasują ci. Dobra, wzięła poduszkę, wytarła się poduszką. Poduszka zrobiła się czerwona. Jeszcze się uśmiechnęła. O ty, kurde, zwyrolko, ty. Ty chora, psychopatyczna mendo. A i teraz tak słodko się ubrała, tak? I pewnie do szkółki pójdzie, a nie w nocy, dobra. Co się dzieje w nocy? Nic się nie działo w nocy, no dobra, niech ci będzie. Milian? Coś się stało, że dzwonisz o 3? Przecież jasno jest, jaka 3 w nocy, przyjdź. Jasno jest, zaraz będę. Stało się coś. Co się wydarzyło? Szefowo? Przenocujesz u mnie? Kerry? No? No to jak chcesz, to... Będę spać obok ciebie. Dobra, robi się dziwnie. Robi się... Czemu mnie to nie dziwi? Jak chcesz. Sama tego chciałaś. Nie rób jej nic. Nie, nie, nie. Przestań, przestań, ona śpi. Nie, nie. Odejdź. Odejdź. To nie. Nie, nie, nie. Milian, nawet razem nie jesteśmy. Śpisz na podłodze. Przecież chyba sama go zaprosiłaś, nie? Czy nie? Ja już się pogubiłem, o co tutaj chodzi. No powiedziałaś, że na podłodze! To na podłodze! Już! Paszą won! Powiedziałam, że śpi... Okej, i też zasnęła. Ja się aż podrapię po oku. To jest inny poziom. Drapałem się po nosku, teraz muszę się po oku. A ty dalej! No zejdź! Idź! Odejdź! Co oni mi wysyłają, panie misiu? Co to jest? No dobra, sam się o to prosiłem z jednej strony, ale żeby to było takie, wiecie, logiczne i w ogóle, a nie, jestem twoja. No, gadajcie sobie, zaraz mi tu demonetyzacja przyjdzie. Po tej upojnej nocy kolega z rogami wstał, zapytał: Kerry! Na co Kerry odparła: no cześć, czy my? No, no tak. Zaczął krwawić z nosa.
Po czym pewnie odwrócili się, już nigdy się nie spotkali. Nie, no pewnie się spotkają. Mamy jeszcze tutaj 10 minut filmu prawie. I co teraz? Powstanie prawdziwe love story? Jak do tego doszło? Nic nie pamiętam. Byłeś na podłodze, później już nie byłeś na podłodze. Mniej więcej w ten sposób. Ale to było moje marzenie. I co teraz? Śniadanko. A, będziecie sobie teraz tak słodko wcinać. Ojoj, zrobiliśmy masakrę w nocy. Później zrobiliśmy masakrę inną w nocy. No i poszliśmy wcinać tościki. Czekaj, nie tak miało wyglądać wyznanie miłości. Okej, okay. Czyli to była pr... Ale pr co? Co pr? Oczywiście, ale co pr? Powiedz, pewnie to była najgorsza noc w twoim życiu. Pr, co pr? I mnie wywalisz. Nie, patrz, patrz na jej minę, nie wywalić. Nie, to była chyba najlepsza noc w moim życiu. Ojoj. I nie, nie widzę powodu, żeby ciebie wywalać. Spokojnie, jeszcze 6 minut, tutaj staną się przepotężne dramaty. Zobaczysz, kolega. No, nie rób takich oczu. Zobaczysz, że wszystko pójdzie i się popsuje. W szkółce. A, to wy jeszcze do szkoły chodzicie. Mimo tych gangów i jakichś innych rzeczy. A, no, co ty masz? Ty masz placka z haszczem. Placek z buzią i haszczem. Co to za jakiś bardzo dziwny, odległy poziom? Co ty masz na głowie? Cze, cze koleżanko z plackowym haszczem. Od kiedy wy razem do szkoły przychodzicie? Zajmij się swoim haszczem na placku. O nie, więcej pikanterii. Zajmijcie się nauką, kolega. Słownik ortograficzny, a nie tutaj dziwne rzeczy na przerwach robisz. No, 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 proszę mi się tutaj skupić na lekcjach. Idę do łazienki. A ty proszę odłożyć to, co tam trzymasz. No, o, cześć kolego. No właśnie, bardzo dobrze zrobiłeś. Tym razem ci nie daruję. Okej, okay, ale kim ty jesteś? No dajesz. Co wy będziecie robić? O co chodzi? A, będziecie się bić na dachu szkoły. No tak. Ciachnęła? Ona się teleportowała? Ciachnęła? Coś ty mu zrobiła? Nic nie rozumiem. Masz jakiś związek z tym typem? O nie, będzie zazdrosny. Może i mam. Chodźcie tu, gówniarze. Kim ty jesteś? Ciao. A, zniknęli po prostu. Złaś ze mnie ty... No... On się chyba w niej podkochuje, czy coś w tym stylu. Co to za krzyk? 10 minut później są na lodach, dobra. Ci, jaka mina! Ja już muszę lecieć. Dobra, no to papa. No, eluwa. Nawet jej nie odprowadzisz do domu? A, zostawił ją tak po prostu. A ten wykorzystuje tę sytuację i zaczął ją głaskać po głowie. Tęskniłaś? I czemu jesteś cała czerwona? No dobra. Co jest? Co dobra? Co? O co chodzi? To idziemy się przejść? A ona powie... No okej. Okay. Jaka wielka menda. Raz z jednym, później z drugim. Wow, ten jaki dżentelmen dał jej kurteczkę. A, i zaczęli... Możecie zejść schod... To droga jest! Możecie zejść... Czemu znowu tak... Ups, ups, kolega. Kerry? Na środku drogi? Milian, to nie to! To nie tak, jak myślisz. Obroń mnie, Milian. A, teraz obroń. Przecież sama się położyłaś. O co chodzi? Zniknął, Milian zniknął. Teleportował się za tobą. Mózg mi zaraz eksploduje. I co teraz? O nie, on go podniósł. Kolega, też coś zrób. Oj, chłopcze, to ja ci jeszcze dołożę. I zaczęła się potężna bitwa. A nie, już się skończyła. No dobra. Myślałem, że będą jakoś się, nie wiem, tutaj wybuchy, pościgi, kame, kame, ha, czy coś w tym stylu. On jest martwy? A może on serio się we mnie zakochał? Przecież to mój wróg. Co? Jak twój wróg? Ja się pogubiłem, nie wiem, co ty do mnie mówisz. 7 lat później urodził się łysy demon. Tu od bardzo dawna nie zaglądałam. A co tutaj jest? Poduszka jest. Chyba jej założyła ten sweterek. Chyba sweterek był w tym. O to chodzi? A że to był chyba jego sweterek. Tak, 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 to był jego sweterek. Dobra, ojoj, jak romantycznie zachowała ten sweterek przez 7 lat. Po czym przyszedł ten gościu. I co, gościu? Gotowa na pierwszy dzień w szkole? A, tak! I poszła do szkoły i żyli długo i szczęśliwie. Oprócz tamtego, który nie żył, ani długo, ani szczęśliwie. I tak właśnie urodziłam córkę, ma na imię Katashi! Ma 6 latek, jest hybrydą. Rzuciłam gang i właśnie teraz jestem szczęśliwa. To tymczasem to by było tyle na dzisiaj. Ja się z wami żegnam. Dzięki za... oglądanie, za odcineczek. Nie zapomnijcie o tym super kciuku w górę. Ja idę. Cześć.